Kowalski dla portalu Fight Sport. Adam, dzień dobry. Witam. Uciekłeś z ważenia, bo widziałem, że masz udzielać wywiadów, ale zwiałeś. Może nie uciekłem, ale poszedłem na posiłek, ale wiedziałem, że tak się spotkałem w hotelu na pewno. Także to, co się odwlekło, to nie uciekło. Jak waga dzisiaj poszła? Jak to w ogóle wyglądało? Powiem Ci, że miałem tam ostatnie dwa dni lekki problem, bo zatrzymałem się lekko waga, no ale dzisiaj rozrobiłem rano rozruch i zeszło mi idealnie wszystko. Dzisiaj to jeszcze w zasadzie fajne okoliczności, fajne ważenie. Chyba pierwszy raz też bierzesz udział w takim ważeniu, gdzie jest nad jeziorem. No tak, pierwsza moja taka gala. W Ostródzie już walczyłem. Moja druga walka zawodowa była w Ostródzie, no ale pierwsza na świeżym powietrzu i w ogóle, że ważenie jest na dworzu. Pierwsza moja taka impreza. Udało Ci się potrenować troszkę na dworze, żeby gdzieś dostosować się do takiego czegoś, jak właśnie jutro będzie, bo to jednak troszeczkę inaczej zawsze niż na sali, na hali, na tego typu obiektach. No jednak się tak aż się nie przyłożyłem do tego, no ale biegałem zawsze po dworzu, tutaj to też mamy tutaj podobnie, przy jeziorach mamy taki klimat, także no, wydaje mi się, że będzie dobrze jutro, przygotowany jestem pod tym względem. Myślę, że ta gala jakoś przejdzie szczególnie do historii. Fajnie, że to jest chyba blisko domu, tak można powiedzieć, bo nie musisz daleko jeździć. Gdzieś na drugi koniec Polski, stresować się tymi przejazdami, myśleniem, tylko prześpisz się w łóżku i wrócisz tutaj, tak? No myślę, że to jest pierwsza takiego typu gala chyba w Polsce, tak mi się wydaje. No i jest bardzo mocna karta. No i zobaczymy, jak to jutro będzie. Mam nadzieję, że walki będą moja, czy reszta będą dla widzów atrakcyjne i sprzeda się ta gala i wróci tu fan do Ostródy. Tak, no myślę, że to jest dobre miasto w ogóle pod takie wymarzona pogoda, od tego zacznijmy może, tak bym powiedział, bo dzisiaj jest naprawdę ciepło, a jutro też zapowiada się wspaniały dzień, wspaniały wieczór, idealnie trafili wszyscy z pogodą organizatorzy, natomiast jak Ty trafiłeś z formą tutaj? Znaczy z formą to poczekajmy do jutra, przygotowania były ciężkie, na pewno dały mi dużo w kość przygotowania, no i chciałbym, żeby forma była jutro po prostu i nie będę Ci teraz mówił jak forma, bo chcę, żeby forma była na walkę. Szczególne jakieś przygotowania te były inne od tego, co robiłeś na przykład do ostatniej gali Granda Pro, czy wcześniej do tych pojedynków coś zweryfikowałeś, bo jednak trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie innego typu rywal, tak? No były dłuższe na pewno, wiedziałem o tej walce dłużej. No i przeszedłem przez pełen cały okres przygotowawczy, miałem okres siły, okres wytrzymałości. Później miałem mocne sparingi, wyjazd do Tomka Sarary, też na sparingi. No i ostatnie dni to łapanie świeżości i szybkości po tych ciężkich treningach. Czujesz się świeżo, tak wakacyjnie, jak tutaj widać po ludziach, którzy nas mijają, patrzą? Coraz lepiej się czuję, coraz lepiej i nastawiam się na jutro, że chcę po prostu jutro dać dobry pojedynek. I mam nadzieję, że wygram jutro. Przyjeżdżasz przed galą, czy już przyjedziesz bezpośrednio tylko na walkę? To znaczy miałem zostać tutaj na noc, byłem w hotelu już tutaj dzisiaj od rana, ale na noc wracamy do domu i rano będę z powrotem, tak? Bo mamy tam jeszcze jakieś próby i rano po prostu już tu będę i będę dalej w tej otoczce całej gali uczestniczył. Adam, dziękuję bardzo, czekam jutro na walkę, walka, która wzbudza ogromne emocje między Tobą a Rafałem Kijańczukiem. Wygra lepszy i pokażcie dobrą walkę jutro i tego Wam życzę. Tak jest, dziękuję.